Siema. Także moi drodzy, za moimi plecami widzicie kolejną drużynę sezonu. Jest to tym razem seria, w której jest kilka niespodzianek, bo z tego co widziałem, każdy z was liczył na kartę Team of the Season Florenciego, czyli zawodnika prawego obrońcy albo prawego pomocnika Saez Romy, lecz tego zawodnika tam nie ma. Za chwilę przygodzimy się dokładnie tej karcie, ale ogólnie powiem wam jedno. Jestem bardzo zaszczycony, bo praktycznie pod każdym turniejem z zawodnikami Teamu zostawiacie ponad 2,5 tysiąca łapek, za co bardzo mocno wam dziękuję. I już teraz zapraszam was do łapkowania tego oto materiału, także przenieśmy się może na tamten ekran i sprawdźmy kolejną drużynę Team of the Season. Także moi drodzy, oto witam was z fotela prowadzącego i to jest drużyna sezonu, którą sobie omówimy w tym momencie, której łączny overall w tym momencie wynosi 190, także to jest szczęśliwa liczba z tego względu, że bardzo dużo ludzi chciało kiedyś zrobić draft 190, a zespół seria właśnie taki overall ma. Mamy tu kilku naprawdę ciekawych zawodników, takich jak na przykład Paul Pogba, który ze statystyk wygląda całkiem spoko, tylko wydaje mi się, że powinien mieć troszkę większy overall w porównaniu do takiego Pjanicza, który ma troszkę mniejszy overall od niego. Wydaje mi się, że jego karta powinna być chyba tak z 9-3, 9-4, wydaje mi się, że byłoby całkiem spoko. Tego Paulo Dybala, który nie tylko w tym składzie się znajduje, ale do tego przejdziemy już za chwilę. No i tak jak mówiłem, brakuje tutaj niestety Florenciego, prawego obrońcy Saez Romy i właśnie to jest chyba karta, która wydaje mi się, że powinna tutaj być. Ale niestety jej tutaj nie ma. Mamy tu kilku zawodników, które naprawdę bardzo mocno chciałem przetestować. Na przykład Lorenzo Insigne, który na tym lewym skrzydle wygląda genialnie. 95 snapa, 88 strzałów, do tego 4 gwiazdki z brzeg po upgrade'zie. Wydaje mi się, że tą kartą naprawdę kiedyś chciałbym bardzo, bardzo mocno zagrać. Do tego Paulo Dybala, tak jak już wspominałem, karta na napadzie, no gość wygląda genialnie, ma fizykę troszkę słabą, ale jakby nie było, to jest karta typowo pace'owa, która no, po prostu balansem ciała oraz szybkością biegu i przyspieszeniem może zrobić genialną robotę w po prostu ofensywie. Jest to zawodnik z mojego roczniku, czyli ma w tym momencie 23 lata, nawet jest troszkę młodszy ode mnie, a dokładnie o jakieś 8 miesięcy. Więc teraz przejdźmy może do mojego składu, którym ja rozegram ten turniej. Jak już wspominałem wcześniej, Dybala nie znajduje się tylko w drużynie sezonu, ale także w moim składzie. Jest to karta, którą gra mi się naprawdę genialnie. Mamy tu kilku zawodników, którzy naprawdę robią tutaj niesamowite roboty. Są niesamowicie OP z tego względu, że po prostu mają bardzo dobre statystyki, no i są dobrymi zawodnikami fizycznie, tak jak na przykład Pereira, który ma 75 fizyki, ale ogólnie karta jest niesamowicie OP, ma 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki to przynajmniej do tego pracowitość wysoka, dobry wzrostek na ofensywnego pomocnika Dybala, typowo zawodnik ofensywny, który bardzo dobrze wybiega za plecy obrońców, El Sharawi, do tego Kandreva, mogłem tutaj włożyć kogoś innego, ale Kandreva no, wygląda tak jak kompletny skrzydłowy, bardzo dobre strzały, bardzo dobre podania, szybkość na bardzo dobrym poziomie i to jest skład, którym rozegramy ten turniej, także mam nadzieję, że spodobał wam się ten film. Także zapraszam do gry. Bym zapomniał, zawodnik, którego będziemy walczyć w tym turnieju, jest to Nicola Sansone, zawodnik Sassuolo, bardzo dynamiczny skrzydłowy z bardzo dobrym driblingiem oraz strzałami. Jedyny minus tej karty to jest to, że ma zaledwie 3 gwiazdki sztuczek, ale karta sama w sobie wygląda całkiem spoko. Także zaczynamy. Ostatnio na początku tych turniej zawsze mamy takie szczęście, że trafiamy na wykokszone składy, wykokszone, wypełnione informami i tak dalej. Tak też wyglądało. Właśnie to w tym momencie trafiliśmy na taki składzik, zaledwie 2 karty zwykłe, reszta to same informy. Aleksandro zagranie do El Sharawiego, który odgrywał ładnie do Dybali. Dybala do El Sharawiego i El Sharawi zszedł ładnie na prawą nóżkę, uderzył na bramkę i bramkarz to obronił, lecz Kandreva pięknie nożycami w trzeciej minucie na 1-0 i to my jako pierwsi rozpoczynamy strzelanie w tym meczu. Kolejna sytuacja, zagranie do Kandrewy, Kandreva do środkowania na Pereira, Pereira strzela, bramkarz broni, ale dobitka już nie do obrony. Mamy 2-0 w 72 minucie i tak właśnie wyglądało to spotkanie. Zakończyło się właśnie takim wynikiem i tak też wyglądały statystyki. Byłem tutaj stroną przeważającą, także zasłużenie prowadziłem. Skład drugi, trafiamy tym razem na zwykły składzik. Mamy tu Moratę na ataku, do tego Salah, bardzo szybka ofensywa, fajny składzik. No i co? Kolejne wyzwanie w drugiej rundzie tego turnieju przed nami. Przy piłce Markizu zagranie do Kandrewy. Kandreva, patrzcie ile ma miejsca, bramkarz tutaj wyszedł, nie wiem po co w ogóle, ale wyszedł, mamy w 13 minucie 1-0 po fajnym lobie Kandrewy, chociaż też to był błąd bramkarza, nie wiem czy to był błąd systemu, czy po prostu on stwierdził, że sam sobie wyjdzie, ale wydaje mi się, że bardziej to był błąd silnika gry. Nainggolan bardzo szybko odpowiedział, bo zaledwie 4 minuty później strzela z dystansu, uderza na 1-1 i takim oto sposobem niestety mamy wyrównanie. Kandreva ponownie przy piłce, Kandreva ładnie tutaj zwodzi jednego obrońcę, za chwilę podbiegnie drugi, zwiódł drugiego, do środka mają pole karne, Dybala, praktycznie
praktycznie w pustą bramkę, 2-1, 23 minuta. Wychodzimy ponownie na prowadzenie po kolejnej asyście Kandrewy, który naprawdę grał genialnie. Nie spodziewałem się, że ta karta będzie tak dobra, ale była naprawdę niesamowita. Marquisio, zagranie do Dybali, ładny zwód w ogóle Marquisio, zagranie do Dybali, który no tym właśnie zwodem od Marquisio wyszedł na sytuację sam na sam. Po jego genialnym podaniu mamy 3-1. Kolejna akcja, tu już mamy 74 minuta, zagranie do El Sharawiego. Sharawi jeszcze raz do Pereiry. Pereira ponownie do Dybali. Dybala, spójrzcie ile on tutaj ma miejsca. Dybala na dłuższy słupek wbiega Nainggolan, który no, na pustą bramkę już nie mógł zbudować. Mamy 4-1 w tym oto spotkaniu i wydaje mi się, że to jest kolejne naprawdę bardzo ładnie rozgrywane spotkanie przez naszą drużynę i ten mecz właśnie takim wynikiem się zakończył. Mamy 4-1, 3 bramki przewagi. Zawodnikiem tego spotkania został Dybala, lecz prawdę mówiąc w tym meczu prawie cała drużyna grała bardzo, bardzo dobrze. Spójrzcie na statystyki w ogóle, to było jednostronne spotkanie. Także przyszedł czas na półfinał i trafiamy tutaj na cały skład Napoli. Mamy tutaj 5 informów, skład naprawdę robi niesamowite wrażenie, 8-9, Higuain na ataku. Kolejna nasza sytuacja, w 65 minucie dopiero, w dalszym ciągu jest wynik 0-0. El Sharawy nawija tutaj Koulibaly'ego cały czas. Spójrzcie, tutaj wystarczy balansem ciała, nawijałem go tak, kolega troszkę słabo gra w obronie i tak to się właśnie skończyło. Pereira zagranie do Alexandro. Sandro do Pereiry i teraz piękny, sweaty goal. Świetna akcja, świetnie rozklepana obrona. W 67 minucie wychodzimy dopiero w tej minucie na prowadzenie, ale skład naprawdę... Powiem wam tak, że w tym meczu grałem jedynie ja. Mój przeciwnik nie grał zbyt dobrze, a ja sobie stwarzam sytuacje takie naprawdę bardzo dobre, lecz nie udało mi się, nie dałem rady strzelać więcej bramek. Za chwilkę zobaczycie dokładnie, jak to wszystko wyglądało w statystykach, a wyglądało to następująco. Oddałem 13 strzałów, z czego 9 było celnych. Mój przeciwnik oddał 3 strzały z dystansu, które nawet nie poszły w bramkę. I przyszedł czas oto na finał, w którym trafiamy na taki składzik. Jest tutaj Menes, jest Bakka, jest Mertens, Nainggolan, Pjanic, Khedira. Fajny składzik, fajna jedenastka. No i kolejne ciężkie spotkanie na pewno przed nami. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężkie spotkanie, zwłaszcza że Handanowicz na bramce, który potrafi bardzo dobrze ratować dupę. Zagranie do Dybali, tym razem będą wszystkie sytuacje dobre, takie, w których mogła paść bramka. Dybala zagranie i niestety nie trafia po błędzie obrońców, którzy się zderzyli ze sobą. Niestety nie padła bramka. Zagranie ponownie do Dybali. Dybala wychodzi na sytuację, sam na sam uderza, ponownie Handanowicz. To jest to, co ja mówiłem przed meczem, że gość naprawdę potrafi niesamowicie uratować dupę. Pereira dostaje piłkę od Marquisio i niesamowita piłka. Kolejna od Marquisio, gość grał niesamowicie, jego karta zwykła jest naprawdę świetna. Ma genialne podania i mamy 1-0 w 29 minucie. Ponownie Evra, patrzcie co teraz się stało na tej lewej obronie. To jest to, że zawsze przez cały turniej gram dobrze, po czym odwalę takie warzywo w defensywie i mamy 1-1 po rajdzie lewego obrońcy. Jest to Patrick Evra, który no niesamowicie poleciał tej ofensywy. No i niestety kolejna akcja mojego przeciwnika zakończyła się jego kolejną bramką. 2-1 w 43 minucie. I jak naprawdę zaczęło się dla nas dobrze, tak później to wyglądało wszystko coraz słabiej. Pereira zagranie do Marquisio, po jeszcze raz do Dybali. Dybala na pozycji spalonej, nie ma 2-2, nie ma remisu, była pozycja spalona niestety. Mieliśmy szansę na wyjście na remis w połowie jeszcze pierwszej, lecz tak się nie stało. Marquisio do Dybali, Dybala do Pereiry, Pereira uderzenie i ponownie Handanowicz broni. Tak niestety wyglądał ten mecz. Stwarzam sobie naprawdę klarowne sytuacje i to jest jedno z nich, uderzenie Marquisio. 2-2, w końcu coś siadło, sytuacje naprawdę były bardzo dobre. Lecz w końcu, dopiero po rzucie rożnym, dopiero po tak świetnych akcjach padła bramka z dystansu od Marquisio. Dybala, zagranie do Nainggolana, patrzcie teraz na ten balans ciała, zagranie do Dybali, no spójrzcie co tutaj się stało, niestety tutaj bramka nie padła. Zagranie słabe mojego przeciwnika, ponownie do Pereiry, Pereira do Marquisio, Marquisio do Pereiry, który no idealnie wykończył tę piłkę, 3-2 w 68 minucie i mamy bardzo fajny comeback. No nie złamałem się po tych dwóch straconych bramkach i udało się odrobić oraz teraz strzelić bramkę na 3-2. Kolejna sytuacja, Nainggolan zagranie do Dybali, Dybala, ładny zwód, zagranie do Pereiry, Pereira, no teraz argentyński duet z Juventusu świetnie naprawdę zegrał tą akcję. Było to, no kurde, palce lizać, akcja naprawdę marzenie, rozklepana cała obrona, 4-2, mamy świetny mecz naprawdę i mamy też zakończenie, doliczony czas drugiej połowy, wygrywamy to spotkanie wynikiem 4-2. Tak się cieszy mój zespół i oczywiście za chwilkę będzie potwierdzenie tego, że Sansone trafia do naszego składu. I to jest kolejny inform wygrany właśnie z turniejów od EA Sports, w których dostajemy darmowe karty. Także super sprawa. Także moi drodzy, to było na tyle w tym materiale. Pamiętajcie o tym, że jeśli ten materiał wam się spodobał, zostawcie dużo kciuków pod nim. Za niedługo będzie turniej Ligue 1, także jeśli będziecie chcieli, jeśli macie jakieś propozycje do tego składu, jakim będę mógł go rozegrać, dajcie info w komentarzu i widzimy się pod kolejnym materiałem. Do zobaczenia, trzymajcie się i siemano.